Witam wszystkich, Aleksandra Gowda dla kanału RealNews.pl. W linku na dole macie najwyższe bonusy do wszystkich bookmacherów, u których możecie typować gale frikowe. A ze mną Lukas TV, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak twoje samopoczucie? Nie wyglądasz źle, wyglądasz nawet dobrze, chociaż jesteś trochę zaczerwieniony. No, tym razem się nie udało, ale zrobiłeś bardzo duże postępy. Zaczerwieniony, bo przy ładnych kobietach się czerwienie. Ojej, bardzo dziękuję. Ale ogólnie to tak, cieszę się, że nie mam żadnej kontuzji, złamanej nogi, złamanej nerki czy cokolwiek. To dla mnie ważne jest, a ta morda to nie szklanka, to się zagoi. No właśnie, dużo ćwiczyłeś, bo zrobiłeś te postępy, wszyscy to mówią, od ostatniej walki szło ci naprawdę nieźle. No tak, ogólnie ćwiczyłem 2 miesiące teraz i wcześniej miałem 5 treningów i taką moją zawsze stroną to był parter i zapasy, bo stójka to mi tak średnio, ogólnie tak jest postępy w stójce, ale no w walce to wiadomo, różnie się to pokazuje. I teraz mam wrażenie, że w ciągu tych 2 miesięcy to zrobiłem o wiele większy postęp niż wcześniej. Ciosy były bolesne, Kamila? No, były takie momenty, że to czułem i tak mnie mroczki łapały, ale się przygotowywałem na to, że będzie mocno bił, że będzie dostawał mocne ciosy, no więc je czułem. Czyli co dalej teraz w planach? Chcesz iść dalej w te walki frikowe, czy to już koniec? Nie wiem, zobaczymy, bo na przykład po pierwszej walce wydało mi się, że też koniec, teraz to na pewno chcę odpocząć od tego. Może zawalczy, może nie, bo trzeba mieć na uwadze, to się ładnie ogląda tak za ekranu i gdzieś tam jak się siedzi w domu, że o, ten mu tak powiedział, ja bym mu tak zrobił, a dlaczego ten się tak bije, tutaj nie zrobił inaczej w walce, ale jak się jest już uczestnikiem, no to te wszystkie rzeczy są bardzo stresujące i jak konferencje same, jak i walka, to jednak jest bardzo duży stres. I teraz jest pytanie, czy co jest dla kogo ważne? Czy na przykład ktoś woli mieć większy spokój, a robić sobie jakieś inne rzeczy? Czy myślę, że może kiedyś jeszcze zawalczę, ale na razie to tak sobie odpuszczę. Czyli robisz sobie przerwę i wchodząc do oktagonu, twoje emocje się bardzo zwiększyły i wiele osób ma tak, że nie pamięta tego, co uczyło się na treningach. Czy ty też miałeś tak, że pewnych rzeczy po prostu zapomniałeś, że z perspektywy teraz czasu walki, która była, mógłbyś zadać jakieś lepsze ciosy, mocniejsze, bardziej precyzyjne? No pewnie, no mnóstwo rzeczy było tak. Była taka sytuacja, że ja prawie mogłem skończyć tą walkę i mogło być na moją korzyść, więc były takie momenty, ale to potrzeba dla mnie więcej doświadczenia, popracowania nad kondycją i to na pewno jest do wypracowania, ale były takie momenty, pod koniec drugiej rundy i w trzeciej, że to jakbym zapominał o tym wszystkim, że to był taki, że co ja tu robię, gdzie ja jestem, jak już takie mega, mega zmęczenie doszło, ale... Czyli kondycyjnie też Kamil był mocniejszy, tak uważasz, że już byłeś zmęczony, już nie miałeś siły? No, był silniejszy, lepszą miał kondycję, lepszą technikę w stójce, to na pewno bardzo dobrze stójkowo był przygotowany. I jeżeli chodzi o mnie, no to jeszcze... A, zapomniałem w sumie. No, czyli mogło być lepiej, ale też źle nie było. No tak. Na pewno było, właśnie sobie przypomniałem, w pierwszej rundzie i w drugiej, tak do połowy, to kontrolowałem i pamiętałem, żeby na przykład tutaj tak wyhaczyć nogę, tutaj tak trzymać. To są już takie automatyzmy, więc były takie momenty, ale im bardziej w las, tym bardziej zapominałem o tym wszystkim. Czyli teraz przerwa, odpoczynek. Co zamierzasz robić, gdzie odpoczywasz? U siebie na wsi na pewno, spotykam się ze znajomymi, może sobie jakiegoś grilla rozpalimy, pochillujemy, a później zobaczymy. No ja to lubię właśnie takie spokojne życie, że sobie wyjdę na pole do moich zwierząt, ze znajomymi się spotykam. Nie mam jakichś takich ekstremalnych rzeczy, że muszę pod palmy jeździć, chociaż też planuję gdzieś tam pojechać. Czyli małe rzeczy cię cieszą najbardziej. No w sumie bardzo dobrze, no bo trzeba się cieszyć z tych małych, prostych rzeczy i ty jesteś tego typu człowiekiem, któremu wiele nie potrzeba do szczęścia. Tak, dokładnie. Też mówię to mojej dziewczynie, że z małych rzeczy się trzeba cieszyć. No ona nie, ona chciałaby czegoś większego. Może ty chcesz mieszkać na wsi, ona w mieście? Różnicie się tym, czy raczej nie?
Jesteście zgodni co do miejsca zamieszkania? Może by chciała, żeby niektóre rzeczy były trochę większe, ale ogólnie to... A jakie? Zgodni, no może jakiś większy ogród, większe pole, ale jesteśmy zgodni z tym, że na wsi i tam chcemy mieć takie domek swój i tak dalej, takie gospodarstwo, zwierzęta. A jakie plany dalej, jeśli chodzi o twoją karierę na YouTubie? Będziesz dalej prowadził kanał, bo chyba dobrze prosperuje. Tak, będę dalej na pewno nagrywał i będę dalej robił to, co robię. Mi to sprawia bardzo dużo przyjemność, więc dlaczego mam to zmieniać? Dopóki mi to sprawia przyjemność, to ja uważam, że to warto jest robić. Oprócz tego, jakie masz inne pasje? Gram na gitarze, w zespole gram, też właśnie chcę wydać piosenkę z zespołem. Jaki rodzaj muzyki? To jest taki rock, trochę pod metal podchodzi. Też śpiewam swoją muzykę disco polo, coś takiego jak disco podchodzi. Ogólnie to ja mam bardzo... To jak twój przeciwnik, Kamil, może chcielibyście nagrać duet? Może kiedyś się coś nagra. W ogóle było tak, że przed walką słuchałem takiej piosenki. Ona tam leci jakoś tak, noc taka młoda i taki było tak, że bardzo... mi się to wkręciło i mówię, o, może do tej piosenki wyjdę. I tak sobie słucham, ją słucham i ktoś mi tam powiedział, że a to nie jest twój przeciwnik? A tu piosenka przeciwnika ci tak po głowie chodziła. No właśnie, ja mówię, może rzeczywiście, ale tak myślałem, że ktoś jest podobny do niego, no bo nazwa zespołu była zupełnie inna i byłoby tak, że mogłem do jego piosenki wyjść. Tak. To byłoby bardzo zabawnie. No tak, niektórzy to... różnie odbierają, niektórzy się denerwują, jak tak jest, ale... Ale ty jesteś ogólnie słynny z tego, że jesteś raczej zabawny i masz poczucie humoru. Niektórzy to rozumieją, inni nie, no ale chyba na tym ci nie zależy. No tak, no właśnie ja uważam, żeby ma być wesoło, a nie smutno. Że powinno się być jak najbardziej pozytywnym, mieć dystans do siebie, do świata, a nie być takim mrukiem. To nie jest śmieszne, to nie jest coś tam. No i w ten pozytywny sposób zakończmy tę rozmowę. Dzięki za wywiad i powodzenia i w karierze muzycznej i na twoim YouTubie. Życzę ci, żeby dalej dobrze prosperował i być może do zobaczenia na kolejnych walkach twoich. No być może, zobaczymy. I dziękuję bardzo. Piona. Dzięki. Pa. Piona. O, a może... siła jest, może ty kiedyś.